nas w 36 odcinku. Właśnie załadowałem 7 palet do Holandii. Czekam na Przemka. Przemek ma tutaj załadować jeszcze takie 4 palety. No i ja już mam wszystko na aucie, a Przemek jeszcze potem będzie miał mały przeładunek. No i będziemy lecieli na 2 auta tam do tej Holandii. No, oglądałem to stąd, jak stoję, niecałe 1100 km jest, także nie ma tragedii. Trochę to krzywe takie, bo to agregaty są, przez co to tak krzywo stoi, ale pospinane, mogłem pospinać, także nie ma problemu. Lecę do biura po papiery, no i czekam na Przemka. Właśnie się załadowaliśmy obydwoje. Ja mam 7 palet, tak jak mówiłem wcześniej, Przemek ma te 4. Teraz jedziemy na mainie do tych, w końcu umyć samochody. Co prawda pogoda i tak jest niepewna. Po 100 metrach przejedź przez rondo, drugi zjazd. Następnie skręć w prawo. Przejedź przez rondo, drugi zjazd. Następnie skręć w prawo. Pogoda jest niepewna. Skręć w prawo. No ale jak tak będziemy patrzeć, no to nigdy tych samochodów nie umiemy. Dojechać gdzieś Łukasz do nas, trzeci kierowca, i on tam ma załadować jakieś palety też do Holandii, i to trzeba będzie właśnie wziąć i przeładować jeszcze na auto do Przemka. Przejedź przez rondo, drugi zjazd, następnie skręć w drugą przecznicę w prawo. System pracy no ma swoje uroki, ale czasami trzeba po prostu... Po 400 metrach skręć w prawo. Przeładunki robić, takie różne, kombinować. Skręć w prawo. Się zwozi też parę palet, parę miejsc rozładunków po prostu, jak ładujemy w piątek, to trzeba to potem porozwozić w poniedziałek, no bo inaczej by było ciężko tak po prostu wracać w każdy piątek do domu i zawsze mieć pusty samochód. Trzeba kombinować. No. Jedź prosto, trzymaj się u lewej strony. No, opcja była taka, że ja miałem załadować 10 palet, Przemek jedną,
No ale udało się dogadać, żeby po prostu załadowali jakoś tak mniej więcej. Żebym ja miał dobrze wagowo, no i żeby Przemkowi starczyło na ten doładunek, nie? Bo on tam ma jeszcze zabrać jakieś 3 palety od tego Łukasza właśnie. To trzeba to właśnie zrobić tak, żeby było dobrze. W każdym bądź razie 11:20. Także w sumie dosyć fajny czas, bo wcześniej ruszymy, no to po 800 metrach trzymaj się lewej strony. Szybciej dojedziemy na miejsce po prostu do tej Holandii, tak? Trzymaj się lewej strony. Mam nadzieję, że teraz w tym tygodniu jakieś takie lightowsze trasy będę miał. Bo tamten tydzień, no, dosyć obfity w jazdy był. Zresztą jak widzieliście w poprzednim odcinku, można powiedzieć, Francja tam jest powrotem. 4000 km w 3,5 dnia. Albo 4 nawet nie był myty w ogóle. Ja go tam sam kerszerem przepukałem tą kabinę, ale bez tej myjni, bez tej chemii to się nie obejdzie. A o plandece to już nie wspomnę. Zmieniła kolor z szarego na czarny. Siedzę w środku, to mi to nie przeszkadza, ale jak wyjdę na zewnątrz i widzę, jak wygląda, to dźwigać mi się chce. Także póki co dobrze rozpoczęty tydzień. Oby tak dalej było. I w końcu się doczekała. Auto umyłem i patrzcie, co tu się dzieje. Przecież to jest jakaś masakra, zima w pełni. Masce cały zasuty. Ja tu w sumie stoję już od godziny. Ja wiem. Pół do czwartej. Jest teraz pół do ósmej. Czekamy jeszcze na jednego kierowcy, który tu będzie około 10. Także zapowiada się świetna nocka, do celu 918 km, a ja dalej pod Wrocławiem czekam, aż przyjedzie ten drugi. Przeładujemy do Przemka 4 palety i będziemy jechali dalej. Ja nie mogę samemu jechać, bo i tak na rozładunku musimy być w dwóch. I tak, także no, kiepsko. Minus 2 stopnie i zima. Także idę teraz spać, no bo co mam robić? Później przyjedzie ten Łukasz, no to się to przeładuje i tyle.
wszystko miało wyglądać troszkę inaczej. Jest 22. W sumie, patrząc na to, że się załadowałem o 10, minęło 12 godzin, to byłbym już w Holandii pewnie w niekrótkiej przyszłości otwierałbym nawet piwo. No. W dodatku pogoda nas o tak taką niespodzianką dzisiaj potraktowała. Drogi są cudowne. Po 200 metrach skręć w prawo. Mamy zimę. A teraz do sedna powiem, jak to wszystko miało wyglądać. Te załadunki dzisiejsze w tym Sosnowcu były ustawione już w piątek. Skręć w prawo. W piątek już wiedziałem, że będę się ładował w poniedziałek rano o 9 w Sosnowcu. No i sprawa miała tak wyglądać, jako że tam było 11 palet. Że ja załaduję 10. Potem Przemek przyjedzie po jedną sztukę. Załaduję ją, potem wyjedziemy z firmy i przeładujemy to na moje auto. Tak, żeby to jakoś podzielić na równo, ja miałem zabrać 7 palet ogólnie, a on miał wziąć 4 palety. Później miał doładować właśnie to od tego Łukasza, który właśnie przed chwilą na początku tego nagrania cofał. No i miało to wszystko się odbyć szybciej. A w rzeczywistości wyglądało to tak, że załadowałem sobie od razu te 7 palet, przyjechał Przemek, załadował sobie 4, no i pojechaliśmy. Dojechałem do Wrocławia. We Wrocławiu miałem czekać na Krzysia w sumie, no i na Przemka też. Przemek pojechał. Ładować jedną paletę dla Krzysia. Wrócił, Krzysiu przyjechał, no to przeładowaliśmy tą jedną paletę od Przemka na Krzysia, Krzysiu poleciał. No i mieliśmy czekać na Łukasza, który miał być dużo wcześniej, no ale no niestety nie był. Przyjechał dopiero o 9 tutaj. Także ja stałem sobie od 15.30. Szesnasta trzydzieści, siedemnasta trzydzieści, osiemnasta trzydzieści,
19.30, 20.30, 21.30. Ja mamy 6,5 godziny, bo jest 22. Tak, 6,5 godziny stałem tu jak... Właśnie. Ja mam jeszcze 905. Przemek zrzuci tam z Łukaszem to, no i później dojedzie do mnie. Ale o której to wszystko nastąpi, powiem szczerze, nie mam pojęcia. Zważając na warunki, które widzicie. I tak już sypię dobre 5 godzin. Jedzie się okropnie. Tak w sam raz, bo auto umyłem, no to już może być taka pogoda. Tak sypało, co Przemek podjechał. Taki był śnieg, że normalnie mu wycieraczka odpadła. Cała ta guma się zerwała. To miała jakąś starą
za fotelem, to chociaż tyle. Sobie bym założyć teraz, a tam na gromadce sparzę sobie kombinowo. Sobie pospałem. Ujechaliśmy w sumie do trzeciej. O trzeciej żeśmy się zatrzymali. Tutaj przed Berlinem jest taka restauracja. No to potem nawet już i stacji nie ma nic. Także. No i mieliśmy iść spać na 3 godziny. To o 6 budzik mi zadzwonił. Dzwoniłem do Przemka i tak w sumie się zastanawiam. Mówię, kurde, po co ja mam z nimi jechać? Tak przecież ja i tak mam się rozładować z Przemkiem. A Przemek będzie tam 2,5 godziny później na tym miejscu, jak ja dojadę. To ja mogę spokojnie 2,5 godziny dłużej pospać. Mówię. A ja to smolę, mówię, śpię do 8. No i stałem 15 po 8. I przynajmniej da się teraz jechać. Powiem wam, to co wczoraj, już dawno nie było takiej jazdy. Nie? Tak złej jazdy. Lewy pas, no zapomnijcie. Kilka podejść robiłem na lewy pas, żeby na przykład tira na chwilę wyprzedzić. Ale szybko rezygnowałem i wracałem z powrotem na swój pas, bo żeśmy praktycznie większość trasy przejechali prawym pasem od Wrocławia w sumie, nie? Prawym pasem za tirem. Mało kto się odważał w ogóle wyprzedzać lewym pasem, zazwyczaj były to autokary firmy Sinbad. Zapierniczali równo co jakiś czas. Pospałem dłużej, przynajmniej w sumie powiedzmy 5 godzin, no. A potem o tej 6 to już był taki przerywany sen, no ale jednak liczy się, że był, nie? Auto wygląda jak 7 nieszczęść. Znowu białe z soli. No ale nie tak jak było, nie? Zaraz będę dzwonił do reszty, jak tam w ogóle daleko stoją. Mi zostało 584 km do celu. Oni mieli 120 dłużej, nie? Stąd też policzyłem 2,5 godziny minimum, no bo 120 dalej zajedzie Przemek, potem musi 120 wrócić do mnie. Więc już mamy 240 plus rozładunek. Nawet się zrobią 3 godziny, nie? Czyli nie wiadomo jak droga poprowadzi. Ja jak dobrze pójdzie, to na trzecią na miejscu, no nie wiem, bez żadnych postojów, ale to raczej takie niemożliwe trochę. Nie wiem, czy w ogóle dzisiaj to zrzucimy. Zaraz się wszystko zresztą rozwiąże. Oni, ja mam 582, no w sumie oni też teraz tyle powinni mieć. Albo już nawet mniej. No chyba, że jeszcze gdzieś po drodze sobie zrobili pauzę. No. Nigdy nie wiadomo.
dobrze, że wczorajszy dzień już skończył, bo wczorajszy dzień. Ta pogoda dała tak popalić, że masakra ma powiem. Dotarłem w końcu na rozładunek. Tak do Holandii. Pogoda deszczowa, jak widać. Bardzo. Siemaneczko. Środa, 10:20 dochodzi. A ja dalej sobie tu stoję na tym Texaco. Od wczoraj w sumie, od 15:30, jak się rozładowałem. To tutaj od 16:30 powiedzmy stoję. Widzicie tamtego busa z przodu, przed tym tirem? Koleś stoi w trasie już tutaj. W ogóle w trasie 4,5 tygodnia jest. A w tym busie już siedzi tutaj, w tym miejscu. W poniedziałek minął tydzień, czyli tydzień i dwa dni, jak tutaj siedzi i nie ma żadnego kursu. W dodatku mu się skończyła butla z gazem. Dzisiaj rano przyszedł się zapytać, czy załapie się na ciepłą wodę. Ja mówię, że nie ma problemu, nie? I tak sobie tu stoi, no ale co zrobić, jak się lata w takich, a nie innych firmach, w których szefowie szukają tylko samych perełek, najlepiej 1000 km za 1000 euro, no to niestety tak to potem wygląda. Jeszcze jak się lata za kilometry, albo od frachtu, albo coś tam, to już w ogóle jest jakaś masakra w tym momencie. No ale to jest temat rzeka. Także tak sobie tu stoję. Wczoraj żeśmy trochę z Przemkiem popiwkowali, bo on się rozładował 200 km dalej i miał jeszcze do mnie, u mnie tam w tej firmie rozładunek, gdzie ja się wczoraj zrzuciłem te 4 palety, to dzisiaj rano był zrzucić na 8, także wczoraj tu podjechał 15 po 7 było wieczorem. Ja w sumie przyjechałem, tu to zjadłem obiad, no i poszedłem do góry spać, to potem przyjechał, to mnie obudził, to żeśmy trochę do 10 chyba, czy do 10:30 żeśmy posiedzieli, tyle żeśmy pooglądali filmów, no i tyle. A Przemek przed chwilą pojechał, przed chwilą, jakąś niecałą godzinę temu może, dostał kurs. Także leci się ładować jeszcze do Niemiec, bo my tu jesteśmy blisko granicy, a potem leci do Danii. Póki co ja dalej czekam. Mam nadzieję, w sumie mógłby już jakiś kurs spaść, kurde. Wolę zawsze z rana załadować i potem mieć święty spokój, a nie ładować po południu i potem w nocy jechać. Nie cierpię, no ale wpływu na to żadnego nie mam. Fajna miejscowa, internet łapie tutaj ze stacji, także spoko. No nic, ja czekam dalej, jak coś się ugra, to na pewno nagram dalej. Właśnie się ładowałem tutaj w Holandii. Cztery palety, w sumie skrzynię, po 50 metrach skręć w lewo. Jakaś maszyna to będzie. Łącznie 1000 kilo. Po dwie spiętrowane mniej więcej na pół samochodu. 2,25 długie i 100 cm szerokości. Się do Polski, do Starachowic. To jest tak mniej więcej, w sumie ciężko tak stwierdzić z daleka, gdzie to jest. Ale patrząc na mapę, to gdzieś, nie wiem, za Krakowem,
końcu drogi skręć w lewo. W każdym bądź razie mam jakieś 1300 kilometrów. Teraz trochę pokręcę tu. Dzisiaj jakiś przerzut zrobię, jutro jakiś przerzut zrobię. No i w piątek do Polski normalnie ładować. Thank you.
bardzo wiem, którędy mam jechać. Do celu mi zostało jakieś 170 km. Jak dobrze pójdzie, to na pierwszą będę na miejscu. Tylko mam nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie. W nocy jechałem do 12. Stanąłem na spanie. W sumie pospałem tak w 5:30. Wstałem, ogarnąłem się. Byłem wziąć prysznic i... No i jadę sobie dalej. I trochę to zasrałem, bo... Mogłem jechać od razu na dół na Zgorzelec i przez Wrocław. I później na A8, na S8, na Warszawę, tak jak teraz jadę. Tak, jechałem na Świecku, zrobiłem 200-300 km i znalazłem się z powrotem na A4 na Wrocławiu, także kompletnie bez sensu. Mogłem sobie jechać według siebie, a nie słuchać tam, co mi gadał. Po 80 metrach skręć w lewo. Nawigacja świruje, bo nie widzi drogi. Aktualizację w końcu zrobić, bo już prawie 2 lata stara mapa jest, półtorej roku w sumie, no. Zobaczymy, czy mnie zrzucą od razu, czy jak to tam będzie wyglądało w tym manie, w tych Starachowicach. No i nie wiem, co dalej. Jeszcze coś będziemy dzisiaj ładować, czy już do domu. Szczerze to już mam takie mieszane uczucia, bo jak sobie pomyślę, że jeszcze miałbym się wracać znowu do Niemiec, a jutro znowu wracać, no to tak trochę, no wiecie sami, no. Trochę dziwnie, nie?
piątek. Także nie wiem. Zobaczymy, no, co wymyśli. Fajnie by było, no mógłby w sumie coś znaleźć. Pod warunkiem, że gdzieś blisko, nie? Powiedzmy tam do 1000 km. 700-800 lepiej by było. By było fajnie rozładować się, załadować. Jechać co ujechać, potem iść spać, rano rozładować, no i ładować do kraju, nie? Jeszcze taka opcja w sumie mogłaby być. Ale jak coś dalej będzie, trzeba by było trochę nocy zarwać, no to już by nie było fajnie, nie? Bo później jak powrót, tam jeszcze jakoś bym zajechał, a jak bym wrócił. Woda do dupy, jak nie leje, to śnieg leci, albo nic nie leci, a drogi mokre i szyba nosa brudna. W lusterkach prawie już też nic nie widzę, znaczy się w tym prawym, jak zwykle zresztą. Prawe lusterko w masce, że to jest jakieś przekleństwo. Tylko trochę deszczu to od razu. Brud taki, że masakra. Jestem już na miejscu. Zostało mi 1,3 metrach przejedź przez rondo do celu. Drugi zjazd. Następnie skręć w drugą przecznicę w prawo. Przejedź przez rondo. Drugi zjazd. Także zaraz zobaczę, czy... Mnie tylko ciekawi, bo skoro to jest firma MAN, czy właśnie tutaj jest produkcja. Czy co oni tu robią w tym manie? Teraz będę widział. Ale powiem wam normalnie, na końcu świata, nie? Już mam dość tej lądówki. Man, jest znak do mana. Po 80 metrach skręć w lewo na rondzie. Drugi zjazd. Ciekawe, czy mnie rozładują od razu. Kuźwa, jedzie tam ta ciota z przodu tym pomarańczowym dupstwem i ona nawet ruszyć nie umie. Przeładowane to wszystko w pizdu jeździ, takie bym... Skręć w lewo na rondzie. Drugi zjazd. To kuźwa, zaraz pęknie mu ta rama w pół. Siedzi kuźwa jak... Skręć w lewo na rondzie. Trzeci zjazd. O! Patrzcie, jaki fajny star po prawej. Elegancki.
to jechać nie chcę. Zaraz na wagę takiego, kuźwa. Po 200 metrach dotarłeś do celu. O, chyba dojechaliśmy na miejsce. Idę sobie po przepusteczkę w takim razie. Ubiorę tą śmieszną kamizelkę, bo za chwilę pewnie będzie płacz i lament. Gdzie jest kamizelka? Także idę tam do tych polantów. Pewnie mi będą robić przeszukanie wszystkiego. No, no przesadziłem z tymi palantami jeszcze w sumie, nie wiem. Jacy są? Dobra, idę. Goście z bramy całkiem spoko. Żartowni się tacy. Mówiłem, a gdzie masz pół litra? Ja mówię, nie mam. No to jak nie ma pół litra, mówią, no to nie ma informacji. Się śmiemy. Każdemu tak gadają, sobie, że nie ma pół litra. Także może w końcu ktoś się nabierze, to pół litra dostaną. My wjeżdżamy. Dostałem już tutaj informację, że na stanowisko numer 1 muszę wjechać. Nie wiem, czy... Wyjeżdżamy. Będę się otworzyć od razu i... I będą zrzucali. Ładunek poszedł bez większych problemów. Trochę poczekałem na swoją kolej. Już tego, bo tu już inny tir. Rozładowali. Papiery podbili. Także jadę do wyjazdu i... Nie wiem, czy dobrze pojechałem. Czy nie miałem tam jechać w prawo. A to zaraz się okaże. Chyba jednak nie pojechałem dobrze. Coś mi się wydaje, że to nie tu.
na pewno nie jest tu. Czuję to w kościach. Na daleko pojechałem. O Boże. Serio, to trzeba mieć szczęście. Chyba, że tu by był ten wyjazd. Może będzie tu. Zobaczymy. Chyba nawet inna firma jest. Jak mi się coś zda. Gdzie mnie tu przywiało? Chociaż ja źle przyjechałem, dobra. Ja się lepiej może zawinę i wrócę tam, skąd przyjechałem. Będzie najbezpieczniej. Z siebie idioty. Myślałem, że znowu do tych dwóch ziomków mam przyjechać z tą przepustką, no. A okazało się, że nie. Czaska u góry. Widzicie, czasami się trzeba najeździć. W sumie z własnej głupoty jadę. Zamiast jechać od razu przy wyjeździe z bramy w prawo, to ja jak ten idiota sobie robię kilometry niepotrzebne. To jestem ja. Teraz miałem jechać w lewo normalnie jak człowiek i wyjechać z tej bramy. A ja jak zwykle sobie zrobiłem pod prąd. Ale już się przyzwyczaiłem. Po 80 metrach skręć w lewo. Dobra. Lekko w lewo. Pewnie pakę otworzyć. Dobry.
firmalina. Standardowo trzeba było paki otworzyć. Ale to nic nowego. Zawsze trzeba otwierać. W polskich firmach. Dobra, chwilę, najpierw se stanę i se wyciągnę te gówno z góry, co mi tam czaska, bo zaraz to szaleje przecież. Kurwa, to mi przestanie rąbać. Stanę. Co to jest, kuźwa? Co za szajs. Dobra, jest. Zapach to miałem wsadzony do tego pojemnika z wypasto, to tak tam rąbało. Mi to spadło i czaskało mi to w tym pojemniku. No. Od razu lepiej. No, także ja już na dzisiaj mam frajer. Jadę do domu, mam 215 km. 3 godziny 10 minut. Na końcu drogi, skręć w prawo. Drogi mi pokazuje. Skręć w prawo. Wyjechałem. No, no i to by było na tyle na dziś. Rozmawiałem z szefem, no niestety nic już nie ma. Znaczy było coś. Załadunek miał być w Katowicach o 18:00. I miałem jechać z tym 500 km za Berlin. Na końcu drogi skręć w prawo. Ale przesunęli zlecenie na niedzielę, także załadunek będę miał w niedzielę i rozładunek w piątek o 5:00 rano. To będzie fix, także. Ale nalajcie. Dzisiaj czwartek, przyjadę do domu, będzie nie, w 5:30, 6:00 maksymalnie. Także piątek, sobota, no i prawie cała niedziela wolna. Także tym kończymy ten 36 odcinek. Widzimy się już za tydzień w kolejnym. Możliwe, że ten już będzie dłuższy, bo jak wyjadę w niedzielę wieczorem, no to czy w nocy jak ruszę, to wrócę dopiero w sobotę. To gorąco was wszystkich pozdrawiam. Mam nadzieję, żeście się nie zanudzili oglądając ten odcinek. No i co? Co wam mogę życzyć? Udanego weekendu, no i żebyście się nie opili za bardzo, nie? No. Także na spokojnie, bez nerwów. Odpocznijcie przez weekend, zregenerujcie się, żeby znowu od poniedziałku być po prostu, no, gotowym do działania. Także trzymajcie się ciepło.